Dzień dobry, cześć kochani, witam Was serdecznie. Z tej strony Magdalena Szpilka. Dzisiaj zaprosiłam do nagrania mojego męża. Grzegorz Szpilka, witamy Was serdecznie. Jesteśmy w Irlandzkim Lesie. Dzisiaj Magdalena zaprosiła mnie do swojej części jej ulubionego lasu. Tak. Czyli jestem w jej przestrzeni. Tak, w moich paprociach. Tak jest. Kochani, mamy kilka pytań przygotowanych, które się często powtarzają i Grzegorz postara się na nie ze swojego serca odpowiedzieć. I zobaczymy po prostu, co też wyjdzie w trakcie, jakimi rzeczami będziemy się chcieli podzielić. Bo raz, chcemy Wam powiedzieć trochę o tym, co Grzegorzowi pomogło w jego podróży do siebie, bo to jest pytanie, które często dostaję od kobiet. Mhm. Magda, jak to się stało, że Grzegorz w ogóle w siebie zajrzał, co mu pomagało i tak dalej. Mhm. Dlatego, że wiele kobiet chce jakby coś zrobić z tym mężczyzną, tak? Więc ja też powiem ze strony swojej jako kobiety, co my musimy zrobić, żeby dać też przestrzeń mężczyźnie na jego proces. Mhm. Także będą pytania, ale też będziemy chcieli Wam powiedzieć o tym, jak my na bieżąco o ten nasz związek teraz dbamy, o ten związek, który odbudowaliśmy, który teraz tworzymy, tak żeby nie stracić tego, co żeśmy odzyskali i żeby było jeszcze lepiej. Hmm? Tak jest, dokładnie. Nie? To co, zaczynamy od pytań? No, zaczniemy jakieś tam pytania. Więc takie jedno z pytań, które często wraca, to jest co najbardziej Tobie pomogło, czy spowodowało, że Ty w ogóle w ten proces wszedłeś, że zacząłeś w siebie zaglądać, w swoje rany i tak dalej. Co było dla Ciebie najbardziej pomocne, wspierające? No, dla mnie najbardziej pomocne była Twoja postawa przede wszystkim, która nie była łatwa, była bardzo trudna i ciężka czasami. Ale przez to, że Magdalena urosła w swoją siłę, to była w stanie postawić mi granice. I wiadomo, Magdalena jest terapeutką, pracuje z ludźmi, więc ja chciałem to w pewny sposób jakoś wykorzystać. No to zaopiekuj się mną, to bądź przy mnie, zrób coś za mnie. Ale tak naprawdę to my sami musimy przejść przez ten, spotkać się z tym naszym bólem, spotkać się z tym, co myśmy doświadczyli w naszym dzieciństwie. I właśnie przez to, że Magdalena stawiała mi te granice, zostawiała mnie z tym, co ja mam się spotkać. To ci się odpalało na przykład, nie? Tak, dokładnie. To ja musiałem jeszcze głębiej w to zajrzeć. Nie było to łatwe, jest to bardzo trudne, ciężkie, ale dzięki temu, że nie ma przy tobie tej drugiej osoby, musisz się z tym spotkać. No może nie dzięki, ale że właśnie nie możesz czekać, aż ta druga osoba coś za ciebie zrobi, nie? Dokładnie. Bo Grzegorz mógł oczekiwać ode mnie, no halo, wiesz, jakie ja mam zranienia, mniej więcej z dzieciństwa, no to teraz uważaj na mnie, tak? Tak, co robisz, jak co mówisz, jak się zachowujesz. Nie triggeruj mnie, i wiadomo, że na początku tej zachowania strasznie mnie drażniły, oczywiście oddalałem się od niej, tak. No bo nie czułem się zauważony, nie było empatii. Innych rozumiesz. Dokładnie, innych rozumiesz, a mnie nie. Ale teraz, kiedy ja wiem, że to się dzieje po to, żebym ja właśnie wrócił do tych chwil, żebym ja pobył z tym swoim wewnętrznym Grzesiem, tak. Dał mu to, czego zabrakło. Widzę w tym, że te wyzwalacze, triggery dzieją się po to, żebym ja wzrastał w relacji, a nie wieszał się. Tak. Na tobie. To co byś powiedział do kobiet, które, wiesz, no na przykład oglądają twoje czy moje nagrania, czytają książki, chodzą na terapię, pracują ze sobą, widzą, gdzie też temu partnerowi czy partnerce, bo to nie musi być, my mówimy tutaj kobieta, mężczyzna, ale to może być też odwrotnie, wiadomo. Co ty byś powiedział teraz na przykład, jeśli kobieta jest tą, która się rozwija, nie? A mąż się temu opiera, to co ty byś w cudzysłowie radził takiej kobiecie? No, żeby ta kobieta przestała matkować temu mężczyźnie. Czyli żeby nie brała na siebie odpowiedzialność za to, jak to ma być zrobione, że ona musi to zrobić za niego. Albo mu wskazywać, albo chronić. Dokładnie, nie chronić go, nie matkować przede wszystkim. To co ja takiego tobie robiłam? Pamiętasz, co ja mówiłam, albo jakieś moje zachowania, które powodowały, że zostawałeś z tym sam i musiałeś się z tym spotkać? No ty mówiłaś głośno, ty to musisz sobie sam z sobą, ty to musisz sam przepracować, nie możesz do mnie przychodzić, nie możesz tutaj przy mnie co chwilę płakać. No, w takim sensie, że ja przekraczałem te granice, że chciałem, wiesz, przychodziłem... Tego ratunku, dokładnie. Ja przychodziłem po to, żebyś mnie pogłaskała,
żebyś mnie przytulił, tak jak mamusia. Ale to nie chodzi o to, żeby partner stał się twoją matką, tylko to ty, mężczyzna, musisz wrócić do tej swojej matczynej rany i musisz... I ojcowskiej też, wiadomo. I musisz sam w sobie odnaleźć tą swoją matkę, tak, którą się stajesz dla swojego dziecka wewnętrznego. I przez to, że ja taką matkę w sobie odnalazłem i wiem, jak teraz pomóc temu wewnętrznemu dziecku, to już nie przychodzę do swojej partnerki o pomoc, tylko sam daję to. Właśnie, my teraz, jeśli rozmawiamy o czymś, to po tym, jak ty już przeprocesowałeś coś, tak samo tak. Ja, kiedy ja coś przeprocesuję, nie? No. To sobie siadam, ale mi się dziś odpaliło. Dokładnie. I zrobiłam to i Dokładnie. To, nie? A ty się dzielisz ze mną. Tak jest. A jak powiedziałeś, że odzyskałeś tą swoją wewnętrzną matkę, to że co konkretnie zrobiłeś, że jak tą mamę sobie odzyskałeś, że co dla siebie zacząłeś robić, że poczułeś, że to ty jesteś tym, który wspiera tego małego Grzesia? No, że ja potrafię się spotkać z tym, co on przeżył, czyli przytulam go, płaczę z nim, uznaję jego przeżycia, to, co on przeżył, czyli jakby ja opiekuję się nim, troszczę się o niego, czyli to, czego my oczekujemy od matki, żeby się nami zaopiekowała, żeby nam dała czułość, wsparcie, ciepło, to ja w tych sytuacjach właśnie, które ty mi na powierzchnię przypominasz, dokładnie to trygerowanie, to ja właśnie wracam do tych chwil, gdzie ja to wcześniej poczułem, kto mnie tak wcześniej traktował. Ale nawet w pracy, nie? Bo ty w ciągu dnia, nawet jak jesteś w pracy i coś się działo, to często nawet nie czekałeś, aż wrócisz do domu, żeby to procesować, czy żeby pójść do lasu, tylko już na bieżąco, nawet po prostu pracując, dopuszczałeś sobie emocje. Tak, siadam, jeżeli coś mi się odpala, to siadam i pozwalam sobie czuć te emocje, przepuszczać przez ciało, nic nie wstrzymuję. I dużo łez leci, płacze, ocean łez jest. I ja jestem teraz na takim etapie, że kiedyś byłem zawstydzany przez to, że płaczę, że jestem wrażliwy, więc bałem się wtedy otoczenia, nie? No tak, co otoczenie powie. Co otoczenie powie, ale teraz już jestem tak blisko siebie, że ja już nie zrezygnuję z siebie tylko dlatego, żeby ktoś inny się lepiej poczuł. Albo żeby nie czuł jakiegoś dyskomfortu. I czasem w pracy ja sobie tam gdzieś płaczę i ktoś przechodzi, to ja wtedy mówię, przepraszam bardzo, ale bo się pytają, wiadomo, co się stało, czemu tak płaczę, że mówię, ja teraz uwalniam pewne emocje. Mówisz tak? No tak mówię, dokładnie tak mówię. A jak już jest naprawdę gruba sytuacja, gdzie muszę posiedzieć trochę dłużej, no to idę wtedy do toalety. Idę wtedy do toalety i tam procesuję i przytulam siebie i wspieram tego małego Grzesia. Czyli zamiast, tak jak niektórzy ludzie idą, mają przerwę na fajkę. Tak. Ty idziesz do toalety, ja idę do toalety. Spotkać się z małym Grzesiem. Tak, bo już jestem... Jestem na takim etapie, że nie mogę odrzucać tego, co do mnie przychodzi. Nie mogę wstrzymywać, tamować tych emocji, ponieważ to wpływa na moje samopoczucie, na to, jak ja traktuję innych, na przykład w pracy, albo jak wrócę do domu, czy ogólnie, jak coś tłumisz w sobie, no to kłębi się to w tobie i później wybuchasz. Kumuluje się w tobie. A jak pozwolisz temu, tym emocjom, przede wszystkim tym łzom wypłynąć, to wtedy czujesz takie uwolnienie w ciele, no i czujesz się lżejszy. No, na początku jesteś taki otępiony, jest ci ciężko, nie dajesz sobie rady, ale jak pozwolisz sobie na to, żeby to przeżyć, to no to jesteś wtedy bliżej siebie przez to, że nie uciekasz od tych ciężkich, trudnych sytuacji. Czyli, bo teraz, żeby to nie było tak, że wiesz, że jesteś w pracy i non-stop procesujesz, ale nie. prostu jak są te, powiedzmy, lżejsze w cudzysłowie rzeczy, to pozwalasz tym łzom płynąć, a jak jest coś cięższego, to też procesujesz po pracy, nie? Bo ty często chodzisz też do lasu. Dokładnie. Albo dużo w naturze jesteś. Wchodzę do lasu, nie? Albo idę do łazienki, nie wiem, mam tak ulubioną łazienkę i chowam się tam i tam się przytulam i Ale procesuję. Co bym wam jeszcze chciała powiedzieć?
to, co mnie szczególnie, ja w Grzegorzu niesamowicie podziwiam i my to teraz po prostu robimy oboje, że nawet jak jesteśmy w miejscu publicznym i dzieje się nam coś trudnego, to dla nas jest ważniejsze to, co się ze mną czy z nim dzieje w sensie emocji, żeby zadbać o to, niż o to, że ludzie jakoś dziwnie popatrzą. I dla mnie było niesamowite, jak byliśmy teraz niedawno na wyjeździe na nartach, i Grzegorz przechodził, no tam był taki no była element... sytuacja, dokładnie, ja może to opowiem. No to ty była, była taka sytuacja, że paliliśmy wyjazd na... byliśmy na wyjeździe na nartach, no i dzieci uczą się na nartach, Magda sobie jeździ, bo to jest dla niej przyjemne. Ja kiedyś spróbowałem nart, ale nie był to najlepszy start dla mnie, więc... Ty też wtedy byłeś bardzo sztywny w ciele. No też, dokładnie, nie, moje ciało było inne, ale w każdym razie powiedziałem, że... No i czułem taką presję, że... Tutaj dzieci, córka mi mówiła, tobie tato nie jest przykro, że nie zjeżdżasz, że nie uczysz się. Później Magda mówi, no to może spróbujesz. No, no i później tam instruktorzy, niektórzy też mówili, ale tu przychodzą osoby, które mają 60 lat, 70 i się uczą. I w pewnym momencie ja się bardzo źle z tym poczułem i... Z tym napieraniem przez wszystkich, że musisz spróbować, musisz im pokazać, że ten... No i troszeczkę tutaj jakby ego zareagowało, zobacz... Dobra, jak jesteś beznadziejny, ci ludzie chcą spróbować, ty nie, oni zjeżdżają, ty nie umiesz. Takie coś się pojawiło. I od razu i te emocje, to wszystko zaczęło się wzbierać we mnie. I, tak, ty w pewnym momencie powiedziałeś, że tak strasznie głowa boli. Strasznie mnie głowa zaczęła boleć i ja mówię do Magdy, że muszę iść do auta, bo chce mi się płakać. Ale w ostateczności nie poszedłem do auta, tylko sobie ukucnąłem i zacząłem... I pozwoliłem sobie czuć to, co we mnie powoduje to wszystko, te zachowania, te głosy. I tak naprawdę zapytałem się tego małego Grzesia, czego on potrzebuje i co on czuje w tej całej sytuacji. On mi odpowiedział, że on czuje się zmuszany do tego, że teraz musi się nauczyć jeździć, czuł taką dużą presję. Ja się zapytałem, a czego ty chcesz? On mówi, że on chce, żeby mu wszyscy dali spokój, że przyjdzie odpowiedni czas i chwila, że on wróci do tych nart. No to ja wtedy się skuliłem, zacząłem płakać, nie mogłem złapać oddechu i przytulałem go i mówię, to jest okej, że ty nie chcesz. To, że inni chcą, to nie znaczy, że ty też w tym momencie musisz to zrobić. Go przytulałem i wspierałem go w tym. I jak wtedy ukucnąłem, to Magda podeszła do mnie, nie wiem, poczułem jej nogę czy rękę i to było bardzo wzmacniające dla mnie, ponieważ poczułem się, że to jest okej, że ja sobie okazuję tą wrażliwość, że to jest okej, że ja... Mimo, że ludzie tu byli obok, bo to było nas, przecież to było pod stokiem, tam gdzie te małe dzieci ćwiczyły. Tak. I ty tam kucałeś. Tak. Ja tylko podeszłam, pamiętam, że trzymałam chyba rękę na twoim ramieniu i nogę blisko, żeby ci dać znać, że to jest okej. Okay. Tak. To mi bardzo pomogło. Pomogło mi to, że nawet nic nie mówiła, tylko stała przy mnie, dotknęła mnie. Potwierdzałam, że tak możesz, ma prawo to tutaj zrobić i że to jest dobrze. Tak. Ja tylko widziałam, jak te łzy kapały na śnieg, słuchajcie, to było niesamowite. I do czego chcesz jeszcze wrócić? No i mógłbym tak naprawdę przed tym całym procesowaniem wziąć na przykład sobie tabletkę, czyli jeszcze bardziej... Na ten ból głowy, na przykład na to, co przeżywam. Albo, nie wiem, ja nie palę papierosów, więc ktoś by sobie wziął papierosa, czy ktoś by poszedł sobie do baru na piwo, czyli odsunąłbym się jeszcze bardziej. Jakbym jeszcze bardziej się odsunął, no to bym zepsuł wyjazd, bo bym był sfrustrowany w środku, nie pozwoliłbym tej frustracji wypłynąć, tym emocjom. Dzięki temu, że wypłakałem sobie, spotkałem się z tym, to zobaczyłem, że nie muszę tutaj nic nikomu udowadniać. Tak. I że dzieci mogą się nauczyć jeździć i zrozumiałem, że dobrze, to jest czas teraz dla nich, żeby oni się nauczyli. No i też chciałem, żeby Magdalena się nakarmiła tym, bo wiem... Bo ja tak bardzo chciałam jechać na te narty. Dokładnie, bo wiem, jaką przyjemność jej to sprawia. Ale właśnie, ja tu bym się chciała przerwać, bo to jest ważne, co teraz mówisz. No. Bo kiedyś... Aha, no tak. Nie? Właśnie. No. Kiedyś, jak Grzegorz wiedział, że mi coś sprawia ogromną przyjemność... A mi nie? A jemu nie, to mi bardzo w tych przyjemnościach przeszkadzał. Robił wszystko, żeby mi tą przyjemność umniejszyć,
żebym ja się nie mogła cieszyć. Tak. A to jest ta jego zmiana, że on właśnie wiedział, jak bardzo ja się cieszyłam, jak po prostu małe dziecko na te narty. Mhm. Więc on też wziął odpowiedzialność za to. Jeśli ja teraz nie wsłucham się w te emocje, to ja będę im psuł, ja będę jej psuł tą przyjemność. I też to, że dzieciom się bardzo spodobało, bo my nie wiedzieliśmy w sumie, jaka będzie ich reakcja, nie? No dokładnie. I kilka lat wcześniej, kilka lat wcześniej, kiedy jedyność miał chyba z 6 lat, nie? I ja go próbowałam gdzieś tam uczyć na nartach, no to wtedy go tak właśnie zniechęcałeś. A daj spokój, już go nie ucz, nie? Więc ta sytuacja była totalnie inna. Ale jeszcze jedna rzecz, którą chciałabym podkreślić. Słuchajcie, bo to jest ważne. My w naszej kulturze nauczyliśmy się wstydzić emocji, łez. I dla mnie to było niesamowite, że mimo, że tam byli ludzie dookoła, to Grzegorz wybrał siebie, bo przecież nikomu nie przeszkadzał tym, że ukucnął i po prostu był ze sobą i płakał. Ale dla mnie osobiście to było takie przez niego uhonorowanie tej żeńskiej części w sobie. I mnie to tak niesamowicie wzruszyło, że niezależnie od tego, ile osób tam było i czy patrzyli, czy nie patrzyli, a myślę, że chyba nawet nikt nie zauważył. A może zauważył, nie wiem. To naprawdę istotne było dla mnie to, że dla niego było ważniejsze to, żeby się spotkać z tym małym chłopcem w sobie, a nie to, co ludzie dookoła sobie pomyślą. Dla mnie to jest prawdziwa odwaga, dla mnie to jest prawdziwe męstwo, bo słuchajcie, no my się tak wielu rzeczy wstydzimy, a przede wszystkim wstydzimy się tej wrażliwej części nas, naszych własnych emocji. Więc dla mnie to było niesamowite, że on za tym stanął i tego po prostu w sobie wysłuchał. I co jest jeszcze kolejną rzeczą? Grzegorz się czuł przymuszany, a on też bardzo często mnie do pewnych rzeczy przymuszał albo pospieszał. Ja ciągle mówiłam, ja nienawidzę być pospieszana. A tu w tym momencie ty doświadczyłeś, jak to jest. I przez to, że on dopuścił w sobie, co jemu to robi, że on jest przymuszany, pospieszany, i się w to wsłuchał, to coś w nim pękło, że on przestał mnie pospieszać, przestał dzieci pospieszać. Czyli przez to, że się wsłuchujemy w tą część wrażliwą w sobie, która coś przeżywa, to my zaczynamy mieć więcej tej przestrzeni na to flow innej osoby, nie? Że gdzie ta osoba jest, że to jeszcze nie jest jej czas, albo to nie jest ten moment, nie? Żeby coś zrobić. I czasem naprawdę to, że ktoś inny uważa, że masz coś zrobić, masz spróbować, to nie znaczy, że to musisz zrobić. Musisz sam w sobie się spotkać z tym. Ja miałem takie duże nie na te narty, ale jak zobaczyłem, że te dzieci moje zaczęły jeździć, szusować i Magda, w pewnym momencie ja poszedłem do baru, bo już było troszkę zimno i tam siedziałem sam. Ale przez to, że pozwoliłem sobie poczuć to wszystko i spotkać się z tą sytuacją w sobie, to sobie powiedziałem, że nie, w następnym roku ja mam przestrzeń już na to, żeby iść i znowu od nowa się zacząć uczyć. Tak, spróbować jest teraz innej przestrzeni. Ale zobaczcie, bo my mogliśmy tak, ja mogłam być wkurzona na niego, że on nie chce na te narty jeździć i że specjalnie to robi. On z kolei mógł być zły na mnie, że ja go przymuszam. Każdy z nas wziął, bo on wziął tą część siebie, gdzie on był przymuszany. Natomiast ja się zastanawiałam, ej, czemu mi tak zależy, żeby on jeździł? Bo prawda była taka, że w związku z tym, że dzieci miały lekcje o różnych godzinach, ja chciałam pojeździć, no były nas trzy osoby, które jeździły i trzeba to było jakoś zorganizować, żebyśmy się na tym całym stoku nie pogubili. To tak naprawdę to było na plus, że Grzegorz nie chciał w tym roku jeździć, bo on się zajmował tymi wszystkimi kwestiami organizacyjnymi, typu, nie wiem, to przynieść coś do picia, to do jedzenia, zdjęcia robiłem, filmiki, żeby dzieci miały jakąś pamiątkę. Wspierałem ich, jak tam Ignaś się na orczyku wywalił, to byłem przy nim, podniosłem go. Tak. I bardzo ważna rzecz, przez to, że posiedziałem sam ze swoimi emocjami, z tym małym Grzesiem wcześniej, to ja nie odreagowywałem złości na Ignasia, jak on się wywalił i nie mówiłem, nie zawstydzałem go, a zobacz jak wszyscy inni patrzą, ty się nie nauczysz, bo tu się wywalasz. No nawet kiedyś, czy pewnie jakbym nie posiedział z tą sytuacją, która wcześniej się we mnie zadziewała, to ten wstyd, no bo właśnie byliśmy zawstydzani przez to, że jesteśmy wrażliwi, że płaczemy. Ja bym tu chciał jeszcze powiedzieć, że przez to, że właśnie ja pracuję z tym dzieckiem wewnętrznym i temu małemu Grzesiowi pozwalam na to, że to było okej, że wtedy, kiedy nie mógł płakać, to teraz płacze, że on jest wrażliwy, że jego rodzice nie zrozumieli, nie odczytali tego, że on jest wrażliwym dzieckiem, to przez to, że ja w nim to odzyskałem to w sobie i dlatego dla mnie już nie ma sytuacji, gdzie ja wolę wybrać to, że na przykład, żeby mój kolega się nie czuł komfortowo, czy moja
partnerka, albo czy zawstydzony przez czy to, zawstydzony, że ty czujesz jakieś emocje. Dokładnie, nie. Dla mnie teraz to jest najważniejsze, że ja zostanę przy sobie, że ja dam wsparcie. Bo nie robisz przecież nic złego, nie? Ale chciałam jeszcze wrócić do tego, czemu ja napierałam, nie? No. Bo mi się z kolei co odpaliło? Teraz. To stare... dolej sobie, kochanie. To stare mi się odpaliło, że skoro ja jeżdżę i dzieci załapały bakcyla i też jeżdżą, no to Grzegorz nie będzie miał przyjemności. Jak nie będzie miał przyjemności, to w mojej podświadomości to oznaczało, będzie mi przeszkadzał w mojej przyjemności. Więc tak naprawdę ja go chciałam przymusić nieświadomie do tej jazdy, żeby co? Ochronić siebie, żeby on mi tej przyjemności nie odebrał. Więc zobaczcie, jakie to są mechanizmy nieświadome, które my na innych przenosimy, coś chcemy wymusić, bo tak naprawdę chcemy siebie w tym ochronić. I teraz dlatego jest tak ważne, żeby się każdy nad sobą zatrzymał i zadał pytanie, z jakiej przestrzeni ja to robię? Co jest tutaj motywacją w tej sytuacji? Czego dlaczego ja potrzebuję? Nie? Dokładnie, czego ja w tym momencie? Potrzebuję. Jaka jest prawda? I ja sobie zadam pytanie, okej, jak było wcześniej? Wcześniej było tak, że Grzegorz mi tą przyjemność odbierał. A jak jest dzisiaj? No mówi już enty raz, Madlen, ja naprawdę nie muszę w tym roku jeździć, wy sobie jedźcie, ja się cieszę z wami. Dokładnie, moje zachowanie... Ale ja w to nie wierzyłam! Ale moje zachowanie, moja postawa to pokazywała. Tak. Bo i jak się odnosiłem do nich, i jak prosiłaś mnie, żebym coś przyniósł, czy zanieść narty, to nie czy było to... focha. Nie było focha, nie było rzucania, nie, czemu ja mam tam iść, a dawniej to tak było. Chcecie. Czemu ja mam to robić, a ile pieniędzy jeszcze trzeba wydać na tą lekcję, na tamtą lekcję. Tutaj te wszystkie ten. No i moja córka też mi mówiła, tato, czy ty masz frajdę tutaj, czy to, czy tamto. A ja mówiłem, tak, kochanie, to, że ja widzę, jak wy się uczycie, jaką wam przyjemność to sprawia, to ja się cieszę. To jest to, że ja widzę, że wam to sprawia przyjemność, to dla mnie to była przyjemność sama w sobie. Tak. Nie musiałem wkładać ten nart i zjeżdżać. Więc zobaczcie, jak na jednym przykładzie, nie, bo to jest jeden przykład z wielu, który obrazuje, ile tutaj się dynamik odpala i starych schematów. Więc my teraz na bieżąco w relacji, bo to nie jest tak, że okej, Grzegorz przeszedł swój proces, ja przeszłam swój proces, jesteśmy już uzdrowieni i wszystko mamy posprzątane. Nie, kochani. Nie. Ciągle coś będzie w relacjach wychodziło, ciągle coś się będzie działo. Teraz pytanie, czy ja to, co się dzieje w relacji, wezmę i z tym usiądę, czy machnę ręką, bo ja już nie muszę, bo ja już mam to przerobione, a poza tym ile ja będę tego jeszcze uzdrawiać? Albo ktoś ci powie, to jest twoje, przerzucasz na mnie, to ty się musisz zmienić, to ty jesteś ta gorsza, to przez ciebie. Nie, teraz ja postrzegam relacje tak, że to jest jakby praca nad sobą. Relacja mi pokazuje, co ja mam uzdrowić, do czego ja mam powrócić. Jak się jeszcze zbliżyć do tego Grzesia, a ja do Magdusi. Dokładnie. Nie? Im bardziej się zbliżamy my sami w sobie do tych dzieci wewnętrznych, to później jesteśmy bardziej empatyczni, bardziej czuli. Jesteśmy bliżej. Mamy większe zrozumienie do siebie. Dajemy sobie przestrzeń. To jest bardzo ważne, dawać sobie przestrzeń. Okej? Ty potrzebujesz chwilę na to. Dobrze, to ja cię zostawiam, nie odbierać tego personalnie, gdzie wcześniej oczywiście to było odbierane personalnie, że mnie porzucasz, że mnie zostawiasz, że to i tamto. Nie, dzisiaj jest zupełnie inaczej, bo mamy narzędzia, wiem jak pracować z tym, są emocje. I paradoksalnie, jak sobie coś odpalimy, czy ja na przykład coś nieświadomie zrobię, czy Grzegorz coś nieświadomie zrobi i teraz sobie to komunikujemy, nie? Sobie było mi przykro, bo to nie chodzi o to, że jak on coś zrobi, co mi sprawia przykrość, ja tylko pójdę, to przeprocesuję i nic mu nie powiem. Nie. Siadam, procesuję sobie te emocje, ale potem wracam i mówię do Grzegorza, nie? Że zabolało na przykład, słuchaj, to. No jak się zachowałeś tak i tak, no to ja się poczułam tak i tak. I on by mógł mi powiedzieć, no to weź sobie to przeprocesuj, nie? To jest twój problem. Nie. My właśnie się siebie wysłuchujemy, bo nam to coś robi. Oczywiście, że ja wiem, że to mi coś przypomina z dzieciństwa, ale jednocześnie to jest moja, jak gdyby mój obowiązek, moja odpowiedzialność, żeby przyjść do niego i powiedzieć, słuchaj, jak mi robisz tak, to ja się czuję tak. Dokładnie. I teraz muszę też mieć przestrzeń na to, żeby on mi powiedział, no okej, no ale nie wiem, to jest, ty tak reagujesz, no ja na przykład w tej sytuacji nie mogę zrobić inaczej. Czyli musimy też zrobić przestrzeń dla tej drugiej osoby, żeby nam powiedziała nie, żeby się na coś nie zgodziła. I wtedy jak gdyby musimy siebie w tym chwycić. Ja bym to jeszcze chciała powiedzieć o takiej jeszcze jednej sytuacji, a właściwie o takim wielomiesięcznej sytuacji z zeszłego roku, kiedy Grzegorz bardzo dużo procesował takich aspektów w sobie, które zbliżały go z jego wrażliwością i on bardzo dużo wtedy płakał i
przez wiele tygodni, właściwie to było kilka miesięcy. I to dla mnie to było w ogóle ciężkie, bo tak, z jednej strony ja chciałam mu dać przestrzeń na to, a z drugiej strony miałam taki, mi się odpalił strach, o kurde, chyba przeginam i za dużo poszliśmy w tą wrażliwość, on teraz taki będzie, on będzie teraz ciągle ryczał, o byle co, wystarczy, że ktoś coś powie albo spojrzy, ten już płacze. Więc dla mnie to był taki trudny proces, bo z jednej strony chciałam mu dać tą przestrzeń, ale z drugiej strony... To coś w tobie... We mnie to coś pobudzało, a jeszcze z innej strony ja nie chciałam znowu wejść w tą rolę tej ratującej, opiekującej, matkującej, tej takiej niańki. I słuchajcie, na to będziecie trafiać co jakiś czas, bo... Musicie się łapać też na tym, żeby nie matkować za bardzo. Nie ratować, czyli dać to, bo ja ci powiedziałam, nie? Okej, płacz sobie ile chcesz, ale idź z tym gdzieś, nie? Czy do terapeuty, czy do lasu, czy gdzieś, bo obciążasz w tej chwili już mnie. Bo ja poczułam, że ja tracę męża, że ja tracę mężczyznę, że znowu wszystko jest na mojej głowie i on się teraz rozpada. I my się będziemy co jakiś czas rozpadać, kochani. Tak. To, czego my właśnie w naszej kulturze nie mamy, to nie mamy zgody na ten taki proces życie-śmierć, życie-śmierć, życie-śmierć. Coś musi w nas umrzeć, żeby coś nowego powstało. Dokładnie. I paradoksalnie, przez to, że Grzegorz dopuścił w sobie tą wrażliwość niesamowitą i płacz, to we mnie spowodowało, że coś umarło. Bo ja, mnie to skonfrontowało z tym, jakie głębokie ja miałam wpisane schematy, co mężczyźnie przystoi, a co nie, ile mu wolno płakać, a ile nie. Bo to naprawdę było długo i ja sobie pomyślałam, Boże, może my naprawdę już przeginamy z tymi emocjami i za bardzo się w nie wsłuchujemy, przecież to tak nie może być. A okazało się, kochani, że to po prostu trwało jakiś czas. To jest proces, to jest proces. Czas. I w pewnym momencie z tego wszystkiego on wyszedł dużo silniejszy. To jest właśnie takie paradoksalne, a, no, nie? A ja wiem dlaczego. Dlatego, że ja odzyskałem swoją wrażliwość, która mi została zabrana, jak byłem dzieckiem. I paradoksalnie to spowodowało, że się wzmocniłeś, bo ty stanąłeś za tą wrażliwością. Tak, dokładnie. I przez to, że stanąłeś za swoją wrażliwością, to we mnie coś umarło i mnie to bardzo skontaktowało, gdzie ja jeszcze nie byłam z tą żeńską częścią w sobie skontaktowana. Więc zobaczcie, to nie jest tak, że tylko kobieta budzi w sobie żeńskość i ona budzi ją w mężczyźnie. Mężczyzna również budzi tą żeńskość w kobiecie, kiedy on dopuszcza swoją żeńskość w sobie. Żeńskość, czyli tą wrażliwość, emocjonalność, nie? Łzy, intuicję, łzy. No. Płacz. Tak. To, że mężczyzna jest wrażliwy, to nie znaczy, że jest słaby. Właśnie przez to, że daje sobie prawo do płaczu, odzyskuje tą wrażliwość. To jest siła. Tak. To jest siła. Bo kiedyś nam zabraniał ojciec, matka. Tak. Społeczeństwo. Dzisiaj też odbieramy to sobie sami, ale to odbieramy sobie sami. Dzisiaj już nie masz ani ojca, ani matki nad sobą. Sam to sobie robisz. Sam to sobie robisz. Nie? Sam sobie to i robisz. Jeszcze tak, zobacz, bo jak ty odzyskałeś tą wrażliwość w sobie, to ty zacząłeś stawać w obronie tej wrażliwości w innych ludziach, nie? Ty nawet jak ja sobie robiłam krzywdę mojej wrażliwości, to ty mówiłeś, Madlen, ty sobie coś robisz w swojej wrażliwości, więc jak my kontaktujemy się w sobie właśnie z tym, co jest takie najbardziej bezbronne, to zaczynamy właśnie stawać w obronie, zaczynamy reagować, kiedy ktoś inny komuś innemu robi krzywdę, czy to dziecku, czy to komuś słabszemu, czy to nawet samemu sobie, to zwracamy wtedy uwagę, nie? No, dokładnie. Teraz zadamy sobie takie nawzajem pytanie, ja zadam Grzegorzowi, on mi, kto zaczyna? Ty czy ja? Ty. Ja mam zacząć, czy ja zadam tobie? No możesz mi zadać pytanie. Dobra. To ja ci zadam pytanie, jak ty teraz po tym procesie, który przeszedłeś, jak ty teraz postrzegasz mnie, kobiety, a jak to było wcześniej? Dobrze. Czyli wcześniej uważałem, że kobieta ma siedzieć w domu, ma gotować, ma zajmować się dziećmi i ma przy tym jeszcze wspierać mężczyznę. Tak, i to z uśmiechem na ustach ma robić, tak jest. Czekać z obiadem. I przede wszystkim jeszcze ma być zawsze otwarta i gotowa, żeby go przyjąć seksualnie. Dokładnie, że jemu się wszystko należy, bez względu na to, jak on ją traktuje, co on do niej mówi, jak on traktuje dzieci na przykład, jak on traktuje dzieci. Ogólnie traktowałem kobiety przedmiotowo, bez szacunku. Że są ci coś winne? Tak, że są tylko do jednego, tak, tą przyjemność seksualną zaspokoić, że mają być moją wizytówką, mają być moją wizytówką, mam się nimi pochwalić, no.
Tak dokładnie postrzegałem kobiety. I wiadomo, że to jest ten schemat, w jakim my jesteśmy wychowani. Tak. No wiadomo, w domu było tak, że matka siedziała w domu, ojciec zarabiał. No i też u nas było tak, no ja zarabiam, przynoszę do domu, to mi się wszystko należy. Tak. Mogę sobie ciebie traktować jak chcę, no. I że ja nie powinnam jest od ciebie wymagać, w dokładnie. Sensie jak ty się denerwowałeś, że dokładnie. Potrzebowałam pomocy przy dzieciach, albo potrzebowałam odpocząć, no, to wkurzałeś się, że ja nie miałem zrozumienia, że siedzenie w domu... Siedzenie w domu to się mówi, no bycie z dziećmi w domu to coś się robi z tymi dziećmi, że to jest męczące, że to jest wyczerpujące. No jest bardzo wyczerpujące. I teraz odkąd... Jak ja wtedy na przykład nie spałam, bo szczególnie jak Ignaś na przykład, nie, on się budzi co półtorej godziny czy co dwie, ja chodziłam jak na rzęsach, byłam zmęczona, a ty nie rozumiałeś, czemu gary są nieumyte, czemu w domu nieposprzątane, że co ja w ogóle robiłam cały dzień, a ja po prostu nie miałam fizycznie siły. Nie miałam siły. No ale to też wynika z tego, że jak myśmy byli wychowani, to musiało być czyściutko w domu, wszystko musiało być zrobione, nieważne jak się czujemy, czy jesteśmy chorzy, po prostu nie dbamy o siebie. Ważne jest to, co powie sąsiadka, jak przyjdzie na przykład do domu, albo wujek, ciocia. Dlatego te schematy wszystkie ze sobą zabieramy. A jak to jest dzisiaj? Dzisiaj przez to, że jestem, że odzyskałem tą swoją wrażliwość, tą swoją żeńską energię, to ja zupełnie inaczej postrzegam kobiety. Szanuję bardzo tą żeńskość, szanuję. Wiem, że kobieta nie tylko ma ciało, ale i ma przede wszystkim duszę, dziką duszę ma w sobie i to szanuje. I wiesz, co dla mnie jest ważne osobiście? No. Jak kiedyś, jak ja się wkurzałam i krzyczałam, to patrzyłeś na mnie z takim potępieniem, pogardą, że w ogóle popatrz, kurde, na siebie, co ty robisz, jedna jesteś psychiczna, nie? No. A teraz, jak mi się na przykład coś zdarzy, że się na coś oburzam, nie? Że się wkurzam, to ja widzę w tobie ten szacunek wobec tego świętego gniewu i wręcz... takie, widzę w tobie takie poparcie tego, nie? Że tak, że mam huczeć, tak. Nie? Macie prawo kobiety być niegrzeczne, jak to się mówi. Niegrzeczne! Dzikie, dokładnie. A byłyście wychowane, że macie być miłe, grzeczne, nie możecie nic powiedzieć. Siedzieć w domu z dziećmi, nie? Dokładnie. Bo zobaczcie nawet to, jak to się mówi, że kobieta siedzi z dzieckiem w domu. Nie, to nie jest siedzenie, to jest praca, to jest wychowywanie dzieci, to jest ogrom energii, który my wkładamy i to właśnie pokutuje nawet w naszym języku, nie? Tego ja bardzo szanuję kobiety. I teraz ciała, wszystko. Duszę. Tak. I to przede wszystkim... Nawet jak ty teraz potrafisz powiedzieć o innej kobiecie, nie? To, co ty w niej widzisz, to ty to mówisz w taki sposób, że to we mnie nie wywołuje jakiejś zazdrości, albo że ja się czuję gorsza. Owszem, ja też swoje rzeczy w sobie pouzdrawiałam, ale ja widzę, z jakim ty to mówisz, takim... Podziwem. Takim podziwem, takim dokładnie. Szacunkiem, takim dokładnie. Naprawdę, że zachwycasz się tym, no tak, nie? Bo ja już nie widzę. Tak. Nie widzę w tych kobietach, tak jak wcześniej, czy to biust, czy jakieś, nie wiem, jak to powiedzieć? Atrybuty takie Atrybuty seksualne, gdzie tam jest jakiś brzuch wystawiony, czy coś, czy coś takiego. Nie. To cała istota. To jest zupełnie... inny przekaz. Tak, i ty często mówisz takie, jaką ona ma energię. No właśnie, bo mi się teraz podoba kobieca energia. Ja patrzę często kobietom w oczy, a nie zaglądam tam w biust, czy patrzę na to, tylko lubię patrzeć w oczy. Patrzę w oczy, bo w oczach widzisz tą duszę, widzisz jej duszę. To jest testwo. No. To jest testwo, to coś więcej niż to, co ta kultura nam narzuca, że wy kobiety musicie kipieć tą seksualnością, musicie pobudzać tych mężczyzn. Bo wtedy nie czujecie się wartościowe. Nie, to jest zgubne, to jest Matrix, z tego trzeba wyjść. Po prostu relacje się buduje na czymś, co jest w środku, wewnątrz, a nie co jest na zewnątrz. Ja nie mówię, że macie być zaniedbane i ten... Tak, nie, w habitach. Nie, to nie chodzi o to. Chodzi o to, że wy zacznijcie budzić tych mężczyzn do swojej siły, czyli do ich duszy, do tego, z czym przyszli, a nie zaspokajać ich ego. Tak.
Ja wam powiem szczerze, ja na przykład często spotykałam się w sobie z czymś takim, że kiedy widziałam, że Grzegorz gdzieś uciekał w jakieś mechanizmy obronne, czy gdzieś znowu wchodził w jakąś taką pozycję ofiary, zobacz, co ty mi robisz, to ja wręcz miałam takie poczucie, że ja nie chciałam nawet być blisko fizycznie z nim, ja nie miałam w ogóle ochoty się z nim kochać, to było takie ja po prostu nie chcę mieć styczności z tym. Dokładnie. I pamiętam, jak był taki czas, kiedy Grzegorz zaczął budzić w sobie to, co on naprawdę chciałby robić, czyli wychodzić do was tymi nagraniami, pracować z ludźmi, żeby przypominać im właśnie o dziecku wewnętrznym. I był taki czas, kiedy ja ci powiedziałam, ja ciebie nie wpuszczę do siebie, dopóki ty nie staniesz w swojej mocy. Dokładnie, i to jest bardzo ważne. Naprawdę, ja po prostu czułam, i to jest bardzo ważne, co tu Magdalena mówi. Dokładnie, musicie też postawić granice. Kogo wpuszczacie do środka, do swojego ciała, bo to dokładnie. Jest, słuchajcie, to jest wasza świątynia. Mhm. I każdy seks, każde spotkanie seksualne, każdy akt miłosny, to jest wymiana pewnej energii. Pies przyszedł, zobacz, Madziu. Ojej, no patrz, niesamowite. Będą dwa psy, tu pan będzie musiał, tu pan będzie musiał jakoś przejść. Cześć, akurat teraz jak ja mówię, a pies to jest w ogóle symbol pójścia swoją własną dokładnie. Drogą, prawdziwą drogą. Więc wracając do tego, co ja mówiłam. To jest niesamowicie ważne, kogo my jako kobiety wpuszczamy do swojej świątyni ciała, dlatego że my w tym akcie miłosnym nie spotykamy się tylko ciałami, my się jest spotykamy energia. Energetycznie. I teraz jeśli twój mężczyzna jest schowany w jakichś mechanizmach obronnych i w bardzo niskiej energii i jest w jakimś poczuciu winy i w jakichś takich naprawdę niskich wibracjach, jakkolwiek byśmy to nazwali, a ty próbujesz gdzieś przy sobie być i być blisko, to zobacz, co ty robisz ze swoją własną energią, co ty robisz ze swoją świątynią, kogo ty tam wpuszczasz, jak ta osoba ciebie traktuje w tym akcie miłosnym. Bo dla mnie w pewnym momencie stało się po prostu tak jasne i klarowne, że ja wpuszczę tylko mężczyznę, który będzie szanował mnie, moje ciało, moją energię, mój flow, to w jaki sposób ja chcę być dotykana, to w jaki sposób my się spotykamy, czy my patrzymy sobie w oczy, to jest tylko mechanicznie. I ja w pewnym momencie miałam takie nie na ten stary rodzaj seksu, że ja nie byłam w stanie Grzegorza po prostu wpuścić w siebie. I kiedy on zaczął się zmieniać, kiedy w nim zaczęła się ta wrażliwość pobudzać, ta żeńskość, dokładnie. to się zaczęło robić tak atrakcyjne dla tego jestestwa we mnie, że ja nie mogłam się doczekać, żeby właśnie teraz coś takiego do siebie wpuścić, żebyśmy to razem mogli przeżywać. Dokładnie, ale przez to, że my mamy teraz intymność, tą w relacji, w sensie nie tylko w akcie miłosnym, tylko intymność w ogóle przez cały dzień. Przez cały dzień. W sensie intymność to jest właśnie to, że pozwalasz o sobie być taką, jaka jest. Nie oceniasz ją za jej zachowania, emocje. Wspierasz ją, dbasz o nią. To wzmacnia i wtedy też nie ma takiej dużej potrzeby, żeby ten... Tego spotkania... Cielesnego, dokładnie. Cielesnego, bo słuchajcie, to co myśmy odkryli, ja nie wiem, że tak musi być u każdego, u nas tak było w naszym procesie, że im więcej było między nami takiego właśnie zrozumienia, tego, że jak na przykład, nie wiem, wracaj z pracy, ja ci powiedziałam, że się na przykład źle czuję czy coś i ty potrafiłeś to uszanować, to jest bliskość, to jest intymność, że my nawzajem szanujemy to, gdzie my jesteśmy, jak my się czujemy. To się okazało nagle, że ten seks, to myśmy w nim szukali tej bliskości, tej intymności, ponieważ my to sobie dawaliśmy na co dzień, to nie musieliśmy spotykać się w tym seksie, żeby tam jakąś ociupinkę tego dostać, tylko ten akt miłosny stał się takim głębszym dopełnieniem, potwierdzeniem tego, tej relacji, która teraz jest. Zbliżenie jest bardziej takie, to jest bardziej z miłości niż wcześniej, właśnie tak mówiłaś, tutaj zaspokojenia. Jakichś popędów czy... zaspokojenia ego i... opróżnienia się z jakichś naładowanych, nie wiem, energii, emocji czy czegoś, nie? Tak, dobra, dokładnie. To teraz ty mnie zapytaj. Dobrze. Co ja teraz widzę w mężczyznach? A co ty teraz widzisz w mężczyznach? Co ty teraz widzisz w mężczyznach, czego wcześniej nie widziałaś? Albo jak ja wcześniej postrzegałam, dokładnie, nie? Dokładnie, mężczyzn. Jak ja wcześniej postrzegałam mężczyzn? Ojejku, to jest... No, to jest dobre pytanie. Czego ja w ogóle od ciebie oczekiwałam jako od mężczyzny? Dużo oczekiwałam. Ja przede wszystkim oczekiwałam, że będziesz się tak zachowywał, żebym ja była szczęśliwa, żeby mi było dobrze, że będziesz mi przynosił kwiatki i po prostu na kolanko klękał i tak dalej. I jak najbardziej, to jest wszystko okej. Tylko ja chciałam, żebyś ty mnie adorował,
i żebyś ty mi pokazał, jak bardzo mnie kochasz, mimo że ja siebie sama nie kochałam. Żebyś ty mnie docenił, żebyś ty mi powiedział, jaka ja jestem wartościowa, mimo że ja tej wartości w sobie nie ma. Po prostu nie widziałam. I ty tak naprawdę mi pokazałeś, poprzez swoje zachowania, nie? Gdzie ja sama siebie nie widziałam, gdzie ja sama siebie nie kochałam. I w tej chwili, jak ja patrzę na nas, to dla mnie relacja z mężczyzną to jest relacja, w której ja stoję w swojej własnej sile. Ja ciebie tak naprawdę nie potrzebuję, nie. Ale ja chcę to z tobą dzielić. Tak. Ja chcę to z tobą razem przeżywać. Ty stoisz w swojej mocy i ja stoję w swojej mocy. Ty stoisz w swojej wrażliwości, ja stoję w swojej wrażliwości. Ja bym sobie bez ciebie poradziła, ale wybieram z tobą być. Tak? Bo towarzyszymy sobie teraz nawzajem. Dokładnie. Czyli nie ma tak, że ja wiszę teraz na twoim ramieniu i Boże, zrób mi to i zrób mi tamto i czemu ty i tamtego mi nie robisz? Tylko to jest takie, jeśli mi coś w naszej relacji brakuje, to ja najpierw zaglądam, czy ja to sobie sama daję. Dokładnie. I wtedy to komunikuję, jeśli ja czegoś w tej naszej relacji potrzebuję, nie? Dokładnie, tak samo jest z mojej strony. I też przede wszystkim przez twój proces do mnie dotarło, jak ważne jest, żeby mężczyzna dał sobie czas spotkania się w sobie z tym wewnętrznym łukaniem, płaczem, tym lamentem i również ze złością, bo był przecież cały etap, kiedy ty procesowałeś bardzo długo złość. Na początku. Dokładnie. Tego było naprawdę dużo. I ja też wtedy pamiętam, miałam taki moment, sobie pomyślałam, Boże, może ty się jeszcze za bardzo nakręcasz, nie? Bo ty ciągle chodzisz i się wkurzasz i procesujesz tą złość i krzyczysz w tym lesie. Nie, ta złość naprawdę... A to było tak dużo istotne. Złości w środku jest, dużo złości, dużo smutku, żalu. Gniewu, no dużo tego wszystkiego jest. Tak. I każdy jest indywidualny, każdy potrzebuje swój czas, przestrzeń. I swojego procesu. Swojego procesu. Bo to nie musi być, no my wam mówimy o tym, co było u nas i są pewne rzeczy, które się powtórzą u was, ale jest niezwykle ważne wsłuchać się w siebie, bo może być tak, że u ciebie może najpierw będzie praca ze smutkiem, a pod smutkiem będzie ta agresja. Albo odwrotnie. U mnie było tak, że ja najpierw musiałam z agresją pracować i u ciebie chyba też, tak było, nie? Też. Że najpierw ta złość, ta agresja, a później wylało się to może smutku, łez, spotkania z tą wrażliwością. Tak. Coś jeszcze nam przychodzi, żeby powiedzieć? Nie wiem, coś jeszcze myślałem, ale... Patrzę na naszą ściągę, ale z tego, co sobie zaznaczyliśmy, to chyba wszystko. Także tak naprawdę, przez to, że my odbudowaliśmy intymność z naszym dzieckiem wewnętrznym, czyli to, że je wysłuchujemy, wspieramy, przytulamy, to potrafimy to sobie dać w relacji dzisiejszej relacji. I teraz, co to w ogóle znaczy, że z dzieckiem wewnętrznym? Czyli jak na przykład Grzegorz coś zrobi, czy powie i we mnie to wywołuje jakieś emocje, tak? To ja z tym siadam, zadaję sobie pytanie. Przede wszystkim to nawet nie chodzi o pytanie, tylko poczuć, dopuścić w sobie co to powoduje, to uczucie, co mi to robi, do jakiej podstawy mnie to ściąga, kto mi tak robił wcześniej i co ja tak naprawdę miałabym ochotę mu teraz powiedzieć bez żadnej cenzury, do kogo te słowa tak naprawdę należą, do mamy, taty, nie wiem, nauczyciela, brata, siostry, do kogo to jest, do cioci, wujka. I ja przynajmniej tak robię, że pozwalam sobie wyrazić tą ekspresję, której wtedy nie mogłam wyrazić i wtedy ja nie muszę tej ekspresji przerzucać na niego. Wtedy ja mogę przyjść do niego i powiedzieć tylko to, co należy do Grzegorza, a nie to całe dno, które należy do tych wszystkich osób z przeszłości, nie? No właśnie, co ja bym tu jeszcze chciał dodać odnośnie tej naszej dzisiejszej relacji, że przez to, że mamy świadomość tego, że my nawzajem sobie odgrywamy te nieświadome schematy i zachowania i wiemy, że trzeba z tym przepracować, dajemy sobie przestrzeń, czyli nie ma kłótni, nie ma krzyków, nie ma obrażania siebie, nie ma zawstydzania. Właśnie, bo kiedyś, nawet jak nam to wychodziły, że sobie coś odgrywaliśmy, to jeszcze się naprawdę potrafiliśmy obrażać jeden drugiego, zawstydzać, walić jakimiś tekstami. Ale w związku z tym, że każdy z nas też pracował właśnie z toksycznym wstydem, z byciem zawstydzanym, że na nas były przerzucane jakieś rzeczy, z którymi rodzice się nie chcieli spotkać, to w tej chwili, jak nam się coś odpala, to wyłapujemy szybciej. Po prostu słuchajcie, kochanie, to jest kwestia praktyki. Dokładnie. Kwestia praktyki. Tak. To nie jest tak, że
że robicie coś źle, jeśli nie potraficie się w trakcie jakiegoś pobudzenia czy jakiegoś triggera złapać i pójść sobie do innego pokoju. Na początku nie będziecie w stanie tego zrobić. Ja też na początku najpierw wyrzuciłam Grzegorzowi po prostu całe gówno, które było do wyrzucenia, a potem, Jezu, przecież ja wiem, o co chodzi, wiem, do kogo to jest, a jemu się to wszystko dostało. No to przychodziłam, go po prostu przepraszałam. Co jest bardzo ważne. Co jest bardzo ważne. Co jest szalenie ważne. Dokładnie, bo możesz kogoś obrazić, coś powiedzieć, ta osoba będzie czuła się zraniona źle, ale jak przyjdziesz przeprosić i uświadomisz jej, czemu tak się zachowałaś, to jest bardzo budujące dla tej drugiej osoby. Tak, no i, i wyciągać wnioski, nie? W czym się nie zatrzymałam, czego nie zauważyłam. Jak mogę zareagować innym następnym razem. Dokładnie, następnym jak podobne mi się coś wydarzy i po prostu z praktyką jest coraz łatwiej, że potem już w trakcie coś robisz i zaraz, no... To jest na pewno do niego, czy znowu mi się tutaj coś odpala? Tak, jeszcze jest inna rzecz, gdzie ja już umiem na przykład uświadomić sobie, czy to, co ty we mnie pobudzasz, czy to jest moje, czy to jest twoje. No. Bo ty jakiś gniew czujesz, złość albo coś, czy to jest na mnie. I wtedy przez to, że ja mam świadomość, że Magdalena nieświadomie coś przerzuca na mnie, to ja nie przerzucam tego na dzieci. Tak. Co jest bardzo ważne, bo... Bo kiedyś ty to łapałeś, nie? Połykałeś to? I ten gniew przerzucałem na dzieci, traktowałem je tak, a nie inaczej. Czy po prostu kogoś innego w interakcji z kimś innym. A teraz wiesz, odreagowałem. Tak, to jest jej, odsyłam jej to, cześć, pa. I tak samo ona. Widzi, że ja mam coś ze sobą, no to mi mówi, albo sama sobie odsyła. Mówi, to jest twoje, proszę sobie z tym jakiś bączek. Jakiś bączek, no wiosna. No wiosna idzie, ptaszki śpiewają. Bączki latają. Wszystko budzi się do życia. Tak jest, także kochani, co by wam tutaj na koniec powiedzieć? Niech każdy z was naprawdę zajrzy w siebie w sensie takim, cokolwiek wam się w relacjach pobudza, to usiądźcie z tym, bo jeśli was to pobudza, jeśli wy macie silne emocje w związku z tym, jak ktoś was traktuje, to to jest coś reaktywuje się z waszego dzieciństwa i tylko wy macie do tego dostęp. Tak. Tylko ty możesz zejść do tej dziewczynki czy do tego chłopca. I tylko ty wiesz najbardziej, co ty wtedy przeżyłaś, jak ty się czułaś. No. I czego tam potrzeba. Czego tam potrzeba, co dokładnie. Co to dziecko potrzebuje usłyszeć, jak potrzebuje być potraktowane, bo życie nam będzie przysyłało stare sytuacje, żebyśmy my teraz zareagowali w nowy sposób. Więc jeśli mi Grzegorz coś robi, co mi przypomina zachowanie na przykład kogoś z przeszłości, to jak ja w nowy sposób na to zareaguję, jak ja potraktuję siebie w tym wszystkim i co ja powiem też do niego, tak? Bo przecież ja mogę teraz więcej niż mogłam wtedy jako dziecko. Przede wszystkim na pewno mogę skomunikować. Właśnie, komunikacja. I na początku, jak ja na przykład procesowałam te triggery, bo ja robiłam pierwsza ten proces, a Grzegorz potem, to w sytuacji, kiedy ja komunikowałam Grzegorzowi, że na przykład tak czy tak się poczułam, bo on to czy tamto zrobił, no to on oczywiście miał to gdzieś, nie? I on to totalnie ignorował. No to ja nie dociskałam jeszcze bardziej, tylko znowu siadałam z tym, że on mnie znowu odrzucił. Że on znowu nie słyszy, że on znowu mnie ignoruje, że znowu jest zaprzeczenie. I ja pracowałam z tym, gdzie ja wcześniej doświadczałam tego zaprzeczenia. Kto mi to wcześniej robił? Kto był jak ściana? Ja mogłam mówić i to nie docierało. Więc mi to no, niesamowicie paradoksalnie pomogło, że on mnie odrzucał. Dokładnie, czyli ja pokazywałem jej to, z czym ona się musi spotkać. No. I jeszcze jedną rzecz chciałam powiedzieć, że właśnie jak te... triggery i wyzwalacze na początku mi odgrywałaś, to czasami przychodziły takie myśli, że to ja sobie znajdę kogoś innego, ona dalej mnie nie szanuje, może ktoś inny mnie zrozumie, albo przytuli, albo to i tamto. Ale to nie jest, to nikt inny ja ci nic nie da. Oj. W każdym związku będzie, będą takie sytuacje, że musisz się z tym spotkać i, tak. nie ma czegoś takiego, że ty pójdziesz do innej osoby i z tą osobą nie będziesz tego miał. Będziesz miał tak długo, aż nie przeprocesujesz tych rzeczy. I czasami czasami relacje się rozpadają i wchodzimy w nowe relacje i te nowe relacje nam pokazują, gdzie my mamy jeszcze siebie przytulić. Ja absolutnie tutaj my nie mówimy, że musicie być w tych relacjach, w których jesteście. Niektóre relacje są właśnie nam dane po to, żebyśmy z nich wyszli, żebyśmy stanęli w swojej mocy i powiedzieli, dość, enough is enough, ja tego dłużej nie będę robić, ale pamiętajcie też, że będą pułapki, bo ja też wpadłam w pułapkę, tak, pracowałam już z ludźmi, miałam kanał na YouTubie, a Grzegorz na przykład znowu mi gdzieś tam wpadł w jakąś dziurę, ja sobie myślałam,
kurwa, przecież ja mogę mieć lepiej, nie? Przecież ja mogę mieć lepiej, ja mogę sobie znaleźć naprawdę teraz, mogę sobie naprawdę znaleźć kogoś fajnego. I siadałam z tym, tak, co mi to robiło, co mi to robi, że ja skreślam go teraz i nie chcę sobie zajrzeć w moje rzeczy, co mi to robi, tak? Więc to zawsze was z czymś skontaktuje, a życie, jak wy skontaktujecie się ze sobą, to życie wam pokaże nową manifestację tego. Więc, bo ja często słyszę, mam być z tym mężem, czy nie mam być z tym mężem? Słuchajcie, ja też to pytanie ciągle sobie zadawałam i w ogóle chodziłam po ludziach i pytałam, co ja mam zrobić, czy ja mam być z Grzegorzem, czy nie. Ja myślę, że musicie zobaczyć, czy faktycznie ta osoba jest otwarta na to, żeby rozpocząć pracę ze sobą, żeby coś robić, a nie, że tylko wam jakąś iluzję przed wami buduje i obiecuje. Nie, musicie sami zobaczyć. I to będzie widać po zachowaniu, po traktowaniu. To, że na przykład czasami osoba pójdzie na kilka sesji i powie, a ja już mam tutaj wyleczone wszystko to i tamto. Albo wiem, o co chodzi. Albo wiem, o co chodzi. No. Nie. Wy musicie się wsłuchiwać w ciało, w odczucia. I czy ta osoba kontynuuje tą pracę? Bo słuchajcie, no to nie wystarczy, tak jak Grzegorz, nie? Poczytał sobie jedną czy drugą książkę i dobra, on się teraz za siebie bierze, nie? I przeczytał te dwie książki i co? I znowu wracał do tego samego. Więc ja go ciągle jak gdyby przywoływałam do odpowiedzialności za to, ej, gościu, robisz coś czy nie? Bo jak nie robisz, to kończymy, nie? No przecież, Jezu, no przecież ja nie będę budować tej relacji sama. Pamiętajcie, że relacja to jest most. On wychodzi z dwóch stron. Tak. Więc jeśli ty pracujesz, a druga osoba nie, no to w pewnym momencie trzeba zastanowić się nad tym, okej, czy ja siebie widzę w tej relacji na następne 5 lat? No ja jeszcze chciałem tu coś dodać, co jest jeszcze dobre w naszej relacji, bo wiadomo, że ciężko jest nam... Mi już się zimno robi. Już kończymy. Zaraz się zagrzeję. Ja się zagrzeję. Chodzi o to, że w naszej relacji, jak jesteś z kimś, to ciężko ci jest zobaczyć swoje nieświadome zachowania. Tak. Czyli na przykład Magdalena przychodzi do mnie i mi mówi na przykład, słuchaj, ja widzę tutaj, zrobiłeś to i to. Ja teraz się nie oburzam, kiedyś się oburzam, ale dzisiaj po prostu się cieszę, bo ona mi mówi, że poszedłem ze starym schematem, czy zachowałem się tak, czy inaczej. Jestem za to jej wdzięczny. I chodzi o to, żebyśmy w naszych relacjach byli otwarci na to, że druga osoba nam mówi to po to, żebyśmy przestali się tak zachowywać, przestali te nieświadome schematy przekazywać, zachowania, nie? Tak, tylko że też ja ci to inaczej teraz mówię, nie? Bo no kiedyś cię to wyżygiwałam, mówiłam z pretensjami, zobacz jak ty się zachowujesz, w ogóle... I to było takie wyżygiwanie, a w tej chwili... I było też taki nacisk, że musisz od razu załapać, o co chodzi, bo ja to widzę, to ty to widzisz, zobaczyć, nie? A to jest naprawdę bardzo ciężkie. A teraz ci zostawiam więcej czasu, aczkolwiek były sytuacje, w których ci nie popuściłam, nie? Chociażby tak, kiedyś byliśmy w lesie i tam dzieci grały w karty i wtedy powiedziałam, nie wyjdziemy z lasu, dopóki nie zobaczysz, co ty robisz. I ja naprawdę momentami to trzymałam go mocno. I takie macie być, kobiety czy mężczyźni, macie tacy być. No. Macie zatrzymać się w tej sytuacji, stanąć i powiedzieć, zobacz, gdzie tu jest prawda, zejdź do swojego serca i nie ma już, że będziemy pieścić tutaj ego, jakąś iluzję. No. Musisz zobaczyć, co źle zrobisz. Pamiętasz, ile razy ja ci mówiłam, popatrz mi w oczy i powiedz mi, czy ty to czujesz w swoim sercu, to co teraz powiedziałeś, nie? No. I ja czasami naprawdę aż się darłam i mówiłam, nie wyjdę z tego losu, dopóki tego nie zobaczysz. No. I nie wiem, może wtedy to było przegięcie, ale faktycznie coś w tobie puszczało nie było przegięcie, nie? Bo ty jesteś taka dzika, że ty musisz krzyczeć. A jak ty bardzo krzyczysz i wrzeszczysz na mnie, to ja wiem, że ja coś przed czymś przed czymś uciekam. Tak, tylko że ja cię wtedy poniżałam, a teraz jak krzyczę, to krzyczę z takiej serca, nie? Dokładnie, żebym ja zobaczył. A nie żeby cię poniżyć. Żebym nie szedł za tym ego, tylko za to, żebym zajrzał w serce, w swoją duszę. Dobra, kończymy, bo Magdalenie już jest zimno. Już jest zimno, słuchajcie. Idzie wiosna, ty też masz zimne ręce, No mam zimne, ale ciepło się do was mówi. Rozgadaliśmy się, jest dobrze. Dziękuję ci, kochanie, że tutaj byłeś. Proszę bardzo. Odpowiedziałeś na te pytania. Ja też muszę powiedzieć, że też mnie ostatnio nie było, bo ja to jestem taki, że jestem już bardzo blisko tej matki natury, czyli mam te swoje żeńskie cykle związane z naturą. Była zima, czyli znowu się schowałem, ale teraz będę znowu wychodził. Tak. Będę wychodził do was i mówił, tak jest, wsłuchuję się w tą
te rzeczy, które chcą przez Ciebie przejść, nie? Tak, dokładnie. Dziękuję Ci bardzo. Pa. Także kochani, dziękujemy bardzo za wysłuchanie. Mamy nadzieję, że coś z tego wyciągniecie. Tak. Jeśli macie jakieś kolejne pytania, to napiszcie pod filmikiem. Tak jest. Postaramy się w kolejnych jakichś nagraniach do tego odnieść, czy ja osobno, czy Grzegorz osobno, czy razem. Tak. Kochani, przede wszystkim życzymy Wam naprawdę dużej, przynajmniej ja, dużej bliskości ze sobą, wsłuchiwania się w siebie, bo naprawdę zasługujecie na to, żeby mieć cudowną relację z samymi sobą. Tak, i dać sobie czas, przestrzeń, nie dać sobie też poczuć frustrację, bo to będzie frustrujące. Czas sobie dać. Czas, jeszcze raz powiem, czas. Tak. Nic nie przyspieszać, nie bić się tam po głowie, że jestem tu, a powinienem być tam. Nie. Transformacja przychodzi. Czasami schodzimy do tak zwanego inkubatora. Nie. Chowamy się tam, żeby dojrzeć i później wyjść. Dokładnie. Tyle, nie? Fajnie, dziękuję Ci bardzo, kochanie. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiamy Was z Irlandii. Pa. Cześć. Pa.